Parasolką i torebką wymachując, ale liczymy tutaj na pomysły, dlatego też na stronach internetowych Łomży. No właśnie, trwa dyskusja w tej chwili, prawda? Łomżynianie dyskutują na temat tego, jak ten pomnik powinien wyglądać, a także nad miejscem, w którym powinien się pojawić. No jeden z pomysłów jest również taki na przykład, że prezydent Łomży marzy, żeby na Starym Rynku powstała fontanna, więc być może jeden z pomysłów jest taki też, żeby właśnie Hankę Bielicką wstawić do tej fontanny pod parasolką, żeby stała sok. Jeden z wielu pomysłów, które na pewno będą rozwijane, także jest każdy głos się liczy. Zresztą chcemy naprawdę oddać tę sprawę w ręce fachowców, żeby to wypowiadali się rzeźbiarze, artyści plastycy, żeby to oni decydowali o tym, jak ta Hanka w swoim mieście ma wyglądać. Zresztą trzeba powiedzieć, że Hanka Bielicka w Łomży istnieje już. Mamy na przekór nie jedno, a dwa ronda Hanki Bielickiej. Mamy salonik Hanki Bielickiej w centrum katolickim. Mamy aulę Hanki Bielickiej w szkole, jej szkole w dawnym gimnazjum żeńskim imienia Marii Konopnickiej. No i jest konkurs pierwszy, który już odbył się. Pierwszy konkurs krasomówczy. Uśmiech spod kapelusza, który wypadł? Doskonale. W przyszłym roku organizatorzy planują, że będzie już miał zasięg ogólnopolski. Jest to konkurs kierowany do młodzieży przede wszystkim. No tak. Energia, poczucie humoru i przede wszystkim nieprawdopodobny wdzięk. Nie ulega żadnej wątpliwości, że Hanka Bielicka jest po prostu z nami. Jest, i że już niedługo w Łomży będzie miała swoje specjalne miejsce. No chcemy, żeby to było w listopadzie, na urodziny Hanki Bielickiej, żeby ten pomnik powstał. Czy się uda, zobaczymy. Pan Wawrzyniec Kłosiński i pan Józef Babiel, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, bardzo dziękuję za wizytę. Dziękujemy, dziękuję bardzo. Dziękujemy za wizytę i za doskonały pomysł. Będziemy przyjeżdżać do Łomży, myślę, że w listopadzie. A my chcemy państwa teraz zachęcić do oglądania.